Witam, wszechpotężny COVID popsuł szyki w rozgrywkach. Przed nami już czwarta runda halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. W walce o ligowe punkty spotkają się. Mecz o pierwsze punkty ligowe. AZS Politechnika Poznańska i Start 1954 Gniezno. W swym pierwszym spotkaniu Politechnika wyraźnie przegrała z Grunwaldem. Start przegrał z AZS AWF Poznań. Pierwszy z dwóch meczy na szczycie kolejki. Pomorzanin Toruń i Warta Poznań. W minionej kolejce Pomorzanin wypunktował LKS Gąsawa. Warta ograła Start 1954 Gniezno. Drugi mecz o przewodnictwo w tabeli ligowej. Grunwald Poznań kontra AZS AWF Poznań. W swym pierwszym meczu Wojskowy Czołg przetoczył się po Politechnice, natomiast akademicy zwyciężyli LKS Rogowo. LKS Gąsawa i LKS Rogowo. Obydwie drużyny przegrały swe pierwsze mecze. W derbach Pałuk powalczą o swe pierwsze ligowe punkty. Przypomnę tylko, że druga kolejka została przesunięta na 20 lutego, trzecia kolejka na 27 lutego. Mecze nadal odbywają się bez udziału publiczności. Drużynom życzę, niech zwycięży lepszy. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.